Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy tygodniową serię na moim kanale. O co będzie chodziło z tą serią? Ta seria będzie się nazywała Top 10. Będą to filmy z różnych półek, z różnych gatunków, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, będę gadała o podróżach, o modzie, o jedzeniu i o różnych rzeczach. Na moim kanale przez najbliższy tydzień filmiki będą się pojawiały codziennie od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16. No i będziemy, tak jak mówiłam, tutaj poruszać różne tematy, po prostu będę Wam pokazywała, opowiadała top 10 jakichś moich ulubionych, bądź jakichś historii, jakichś podróży z różnych właśnie, tak jak mówiłam, gatunków. Dzisiaj będzie taki trochę modowy filmik, ale też takie story time, z racji, że dzisiaj będę mówiła o top 10 rzeczach, których kiedyś nienawidziłam, a teraz po prostu uwielbiam i bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że to będzie trochę takie urozmaicenie na moim kanale. Dawno nie robiłam żadnych serii, dawno też nie było codziennych odcinków, także myślę, że będzie fajnie posiedzieć ten kwarantannowy, wirusowy i dzisiaj akurat deszczowy dzień po prostu ze mną tutaj na kanale. Jeżeli takie coś Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, a ja będę wiedziała, że chcecie takich odcinków więcej. Tak jak mówiłam wcześniej, dzisiaj będziemy rozmawiali o rzeczach, których kiedyś nienawidziłam i jak na to patrzyłam, to po prostu aż sobie myślałam, czemu ktoś to robi, czemu ktoś to nosi, a teraz mi się naprawdę bardzo podoba. A więc co, pierwszą taką rzeczą są sukienki na ramionczkach, bądź też takich troszeczkę grubszych paskach, noszone na koszulki różnych kolorów. Ja nigdy tego nie rozumiałam, nigdy mi się to nie podobało. Czyli to polega ogólnie na tym, że zakładacie na przykład białą koszulkę, najczęściej jest to biała, zwykła koszulka i na to zakładacie sukienkę na ramionczkach. Kiedyś tego nienawidziłam, a teraz powiem Wam, że coraz bardziej mi się to podoba, coraz to się też staje popularniejsze, to było popularne też w zeszłe wakacje i wtedy to mi się tak zupełnie nie podobało, a teraz naprawdę podchodzę do tego tak coraz bardziej bliżej, że to jednak fajnie można do tego dobrać i na przykład tak jak widzicie tutaj w zdjęciach po bokach, te stylówki naprawdę mi się podobają. Lecimy z drugą rzeczą. Drugą rzeczą, która mi się nigdy nie podobała, to było jakby takie łączenie kolorów, czyli na przykład łączyliśmy różowy z czerwonym, takie dwa intensywne kolory, lub na przykład niebieski z zielonym, bądź niebieski z żółtym, albo na przykład pomarańczowy i niebieski, lub zielony i różowy. To mi się nigdy nie podobało, a teraz ubieram się coraz bardziej na kolorowo. Kiedyś moja szafa wyglądała praktycznie czarna rzecz, biała rzecz, czarna, beżowa, szara, czarna. Tak kiedyś wyglądała moja szafa, teraz coraz bardziej ubieram się na kolorowo, otwieram się na te kolory, poznaję nowe, na przykład teraz jeden z moich ulubionych kolorów stał się taki liliowy, mam takie paznokcie, mam taki case na telefon i mam też taką bluzę, w ogóle wszystko, uwielbiam ten kolor, naprawdę zaczął mi się podobać, a kiedyś moja szafa po prostu była cała czarna, teraz takie dopasowywanie kolorów mi się naprawdę bardzo podoba. Trzecia rzecz, która mi się kiedyś nie podobała, a teraz ją uwielbiam, są to kolarki. Kolarki były bardzo modne jeszcze jak moja mama chodziła do liceum, jak moja mama chodziła do podstawówki, to mniej więcej wtedy moja mama opowiadała mi, że miała po prostu różne kolory. Także moja mama miała kiedyś pełno takich kolarek, a mi się to totalnie nie podobało. Jeszcze pamiętam w zeszłym roku wakacje dziewczyny powoli zaczęły to nosić, to ja sobie myślałam, Boże, jak takie półdługie, półkrótkie spodnie można nosić, jeszcze na przykład 3/4, jeszcze rozumiem, ale takie kolarki były okropne. A zobaczcie, co mam dzisiaj na sobie. Proszę bardzo, dzisiaj na sobie mam kolarki z Nike'a. Proszę bardzo, o, tak się to prezentuje. W ogóle mam kolarki z Nike'a i bluzę z Adidasa. Ale co tam? Kto mi zabroni, prawda? No, także kolarki kiedyś nienawidziłam, a teraz coraz bardziej się do nich przekonuję i zauważyłam, że one naprawdę są wygodne. I są też takie fajne, bo jeżeli nie chcecie zakładać długich spodni, ale nie chcecie też zakładać shortów, to naprawdę kolarki są fajnym rozwiązaniem. Mi się to podoba, bo odsłaniają wasze nogi, ale nie odsłaniają też za dużo tyłka albo coś w tym stylu. Naprawdę kolarki super rozwiązanie. Jeszcze można to dopasować do jakiegoś oversize'owego t-shirtu i przepasać to wszystko paskiem. To naprawdę super wygląda. Lub na przykład założyć kolarki, do tego koszulkę i na to marynarkę. To po prostu już mamy outfit na jakąś imprezę, jakieś spotkanie ze znajomymi i to się komponuje po prostu świetnie. Kolejną, czwartą już rzeczą są oversize'owe bluzy. Teraz może to się wydawać dość dziwne, ponieważ oversize'owe bluzy są teraz zdecydowanie bardziej modne niż takie, wiecie, obcisłe, krótkie koszulki. Kiedyś była moda na takie totalnie crop topowe, a teraz zauważyłam, że dużo częściej chyba nosi się jednak, chociaż ten crop też wraca, ale teraz naprawdę nosi się bardzo dużo jakichś takich luźnych, zauważyłam, że ten luźny styl
styl jest teraz dość modny, luźne dresy, luźne bluzy, a ja kiedyś nienawidziłam dużych bluz. Ja się po prostu w nich czułam jak w worku. Jeszcze kiedyś poszłam do szkoły w takiej dużej bluzie, kupiłam sobie jedną taką bluzę i kolega mi powiedział, że coś tam, że nie za duża ta bluza, albo coś w tym stylu. Nie pamiętam, ale wtedy się tak tym przejęłam i stwierdziłam, nie, dobra, już więcej nie zakładam za dużych ubrań. A teraz uwielbiam go cały czas nosić, ja się czuję po prostu jak taki, trochę jak taki bobas, ale jednak z drugiej strony te oversize bluzy, one są takie cieplutkie, milusie i cudowne, że mogłabym je nosić naprawdę cały czas. Albo na przykład jeszcze takie oversize'owe bluzy jako sukienki. To też jest bardzo fajne. Ubieracie sobie po prostu zwykłe na przykład jakieś shorty, takie obcisłe pod bokserki bardziej, nie wiem jak to nazwać, to nie są chyba bokserki, ale takie wiecie, takie po prostu spodenki mocno przylegające, właśnie trochę jak bielizna, ale jednak to jest to coś innego i po prostu na to taką oversize'ową bluzę i jako to sukienkę traktować. Kolejna już piąta rzecz, są to kardigany, czyli takie długie swetry do podłogi, które wiecie, nie są zapinane, nie są też żadne ten, po prostu one jest takie, narzutki, gdy jest ci zimno, po prostu zakładasz. Kiedyś tego nie lubiłam, naprawdę nie podobało mi się to. Ja się w tym czułam tak dość dziwnie. Co prawda dalej mam tylko jeden kardigan w swojej szafie i założyłam go może raz. Ja jakoś w tym mam wrażenie, że ja mnie to strasznie skraca, ja się robię jeszcze niższa, w ogóle nie jestem wysoka. Mam tylko 1,69 cm wzrostu, dlatego jestem niziutka i jeszcze jak zakładam taki sweter, to on mi bardzo skurcza. Także nie zakładam ich jakoś super często, ale na przykład moja mama ma tyle kardiganów i mi się tak podoba, jak to wygląda na niej. To jest cudowne, także jeżeli wam pasują i jeżeli jesteście wysocy, noście kardigany, bo są przepiękne i dodają takiego mega uroku. Kolejna rzecz, która mi się kiedyś bardzo nie podobała, są to okulary, taka ale kocie okulary. Miałam wrażenie, że to są takie szybkie okulary, takie wiecie, takie jakby okulary na rower. Nigdy mi się to nie podobało, naprawdę to było okropne. Ja zawsze byłam zdania, że takie typowe rajbany to są takie okulary, które mi najbardziej pasują, a teraz totalnie szaleję z tymi okularami i zaraz wam pokażę, jakie już mam w swojej kolekcji. Proszę bardzo, takie okulary lustrzanki. To są właśnie taki typowy krój, ale te lustra, które są tak uwalone, że może lepiej wam ich nie będę pokazywać, naprawdę dodają fajnego uroku i są bardzo fajne. Kiedyś nosiłam tylko zwykłe czarne, a teraz wszystkie noszę, po prostu szaleję z tymi okularami. Na przykład takie, to też jest super rozwiązanie. To są akurat okulary, które moja mama chyba kupiła w zeszłym roku, ale no właśnie, na jakieś sesje zdjęciowe, takie serca, no świetne. I okulary, o których mowa, o których mówię tutaj przez ten cały numer, to chodzi mi o te oksy. Czyli o takie właśnie szybkie oksy, takie kocie. One mi się strasznie podobają i są idealne do jakiejś sesji. Serio, są genialne. Nie wiem, jak mogłam kiedyś ich nie lubić, teraz mi się strasznie podobają i już poluję na jakieś następne. A te, które tutaj mam, one są za full, te są z Polara, a te są, kurde, nawet nie wiem, Even and Odd. Jeżeli dobrze przeczytałam tą nazwę, no to już ją znacie. Także takie okulary nigdy mi się nie podobały, a teraz jestem ogromną fanką. Lecimy z kolejną rzeczą i kolejną rzeczą są dresy. Takie bardziej może komplety dresów, coś w tym stylu. Kiedyś uważałam, że jeśli chodzi o dres, takie wiecie, luźne dresy, tylko po domu, nigdzie więcej, to jest rzecz, w której mam się czuć luźno, mam się czuć wygodnie i mogłam nosić w domu, a ja i tak raczej nosiłam getry po domu. Teraz dresy uwielbiam i uważam, że jeżeli fajnie się je dopasuje, jeżeli fajny ma się zestaw, jeżeli ubierze się do jakiejś fajnej koszulki, bądź jako właśnie skompletuje się, bo są często jakieś takie komplety dresów, to naprawdę na spokojnie można w tym wszędzie wyjść. Dresy są bardzo fajne i bardzo mi się podobają, także noście dresy, bo w nich jest wygodnie, są ładne, można je fajnie dopasować, no i są teraz modne. Także tak jak kiedyś uważałam, że dresy to tylko po domu i tylko na wygodniaka, to teraz uważam, że w dresach na spokojnie można wyjść sobie na miasto, pochodzić sobie do kina czy coś. Ja wiem, że niektórzy noszą dresy cały czas. Ja bym w sumie mogła już tak nosić, serio. Kiedyś uważałam, że dresy nie, nawet jak poszłam kiedyś raz w dresach do szkoły, to się strasznie krępowałam, a teraz dresy skradły moje serce. Dobra, lecimy z kolejną rzeczą. I kolejną rzeczą są czapki na ryby, czyli tak zwane bucket hat. Coś chyba w tym stylu. To są po prostu takie czapki, które wyglądają jak taka czapka rybacka. Teraz dużo osób je nosi, są takie właśnie trochę, jak to nazwać, jak nazwać ten styl? No one chyba nie są streetwearowe, a może streetwearowe, nie wiem, ale są naprawdę bardzo fajne i powiem wam, że ja się widzę w takiej czapce, serio, ja mam wrażenie, że taka czapka będzie mi pasować, nie wiem, dajcie znać, czy wam się wydaje, czy taka czapka będzie mi pasować, ja mam wrażenie, że będzie mi pasować, dlatego planuję sobie zamówić, tylko muszę znaleźć sobie jakąś fajną, już mniej więcej szukam, ale słuchajcie, mimo to, że te czapki są teraz bardzo popularne, to w sieciówkach
Nigdzie nie mogłam takiej znaleźć. Ostatnio byłam na zakupach i w żadnej sieciówce nie mogłam znaleźć takiej czapki. Także jak znajdę jakąś fajną, to na pewno sobie zamówię, bo czapki są genialne. Serio, można je superancko dopasować. Kolejna i to już przedostatnia rzecz. Wow, szybko nam idzie. Kolejna przedostatnia rzecz to są glany, bądź takie po prostu jakby, wiecie, ciężkie buty. Niekoniecznie glany, ale takie ciężkie buty, które po prostu są takie wielkie. Ale tutaj w szczególności mi chodzi o glany. Kiedyś mi się glany strasznie nie podobały. Uważałam, że to są tylko takie zimowe buty, a teraz widzę przy jakiejś sukience, przy jakimś swetrze. Serio, glany są super. Glany można super dopasować, nawet na lato. Bardzo mi się to podoba, ten efekt. Co prawda ja w swojej szafie nie mam glanów, ale na przykład tutaj na tych zdjęciach macie do jakiejś koszuli, do sukienki, nawet do jakiejś takiej obcisłej, nawet takiej obcisłej sukienki. To też super wygląda, bo to jest, wiecie, taka równoważna, że niby masz tutaj elegancką, obcisłą sukienkę, do tego masz takie wielkie buty, to super wygląda, serio, super, noście tak laski, bo to wygląda genialnie. I ostatnia już rzecz, do której nawiążę w tym filmiku, są torebki, a dokładnie takie malutkie torebki, które zakłada się tylko tak na ramię, co nie? Wiecie, o co chodzi. Albo trzyma się ją tak w ręce, albo tak na ramię. Kiedyś mi się to zupełnie nie podobało. Te takie torebki mi się kojarzą z jakimiś takimi starymi latami. Nie znam się tak dokładnie, ale myślę, że jakieś 80. Coś w tym stylu. Wydaje mi się, że wtedy takie torebki były modne. Jak były tak kolorowo, to wydaje mi się, że no naprawdę... Te torebki wtedy były szałem. I teraz też już wracają powoli. Naprawdę fajnie można je dopasować. Teraz bardzo dużo osób dopasowuje na przykład tak, że ubiera się cała na fioletowo i do tego dopasowuje fioletową torebkę, albo na przykład ubiera się cała na zielono i do tego zakłada różową torebkę. Powiem wam, że ostatnio mi się bardzo zmienił styl, tak właściwie o 180 stopni. Zobaczymy, jak to dalej będzie z moją szafą. No i co? Tak jak naprawdę to już wszystko, co dla was przygotowałam. Powiedziałam tutaj mniej więcej o wszystkich moich rzeczach. Te filmiki właśnie mają być takie krótkie, 10-minutowe, żebyście po prostu mogli ze mną usiąść, przez chwilę pogadać i wracać do swojego życia, które tam macie podczas tej kwarantanny. No i co? Dajcie znać, czy takie coś w ogóle wam się podoba, czy mam robić takich filmików więcej. Wydaje mi się, że to jest taka fajna odskocznia od tego, co najczęściej prowadzę na swoim kanale. No i co? Widzimy się już jutro o godzinie 16 w kolejnym takim filmiku. Do zobaczenia i cześć!